Natomiast w sezonach 86-89 w turnieju finałowym startowało aż 9 par, ale w każdym z 18 wyścigów występowało po 6 zawodników. Od roku 74 do 82 parę klubową, jak wynikało z nazwy mistrzostw, mogło reprezentować dwóch żużlowców. Od następnego sezonu wprowadzono przepis o możliwości korzystania w turnieju z trzeciego, rezerwowego zawodnika. Tak więc od 83 roku mistrzostwa duetu przekształciły się praktycznie w mistrzostwa tercetów. Jak dotychczas, w finałach mistrzostw Polski par klubowych brało udział 134 zawodników, reprezentujących 19 klubów. 64 żużlowców zdobyło medale mistrzostw Polski par. Najwięcej finałów, jeżeli można tak powiedzieć, zaliczył Roman Jankowski z Unii Leszno i startował w nich 10-krotnie. Grudziądz jest 12. miastem, w którym odbędzie się finał mistrzostw Polski par w kategorii seniorów. Gościły już pomorskie miasta pary najlepsze w Toruniu i w Bydgoszczy, a dzisiaj Grudziądz. Finały odbywały się też na torach w Lesznie, Gorzowie, Rybniku, w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Gdańsku, na stadionie w Chorzowie, w Gnieźnie, Zielonej Górze i w Rzeszowie. 7 razy Mistrzostwo Polski zdobywali gospodarze zawodów finałowych. Dwukrotnie w pełni atut własnego toru wykorzystali żużlowcy bydgoskiej Polonii Leszczyńskiej Unii. Po jednym razie wygrywali na własnych śmieciach zawodnicy zielonogórscy, toruńskiego Apatora i gorzowskiej Stali. Na pudle gospodarze finałów Mistrzostw Polski par klubowych stawali 13-krotnie. W historii finałów parowych tylko 3 pary z klubów drugoligowych wywalczyły medale Mistrzostw Polski par. W 78 roku Robert Słaboń i Ryszard Jany z drugoligowej wówczas Sparty Wrocław zdobyli brązowy medal, a rok później ten sam wyczyn powtórzył duet Startu Gniezno Wojciech Kaczmarek i Jan Puk. W sezonie 1983 roku Jerzy Kochman i Krzysztof Zarzecki wyjeździli na torze w Zielonej Górze srebrne krążki dla świętochłowickiego Śląska. Być może po dzisiejszych zawodach to skromne konto drugoligowych medalistów mistrzostw Polski par powiększy kolejny przedstawiciel drugiego frontu. Oczywiście mówiąc to, mamy na myśli naszego sąsiada z Zamiedzy na północ od Bydgoszczy, to jest zawodników GKM-u Grudziądz. Tylko raz, a było to w 75 roku, mistrzowska para wywalczyła komplet punktów. Jerzy Rębas i Bogusław Nowak, reprezentując barwy gorzowskiej Stali, na torze w Lesznie wygrali wszystkie pojedynki dubletem. Indywidualnie najwięcej krążków w mistrzostwach parowych posiada Jerzy Rębas. Gorzowianin, startując w 9 finałach, zdobył razem 8 medali, 4 złote i po 2 srebrne i brązowe. Rębas jest również jedynym zawodnikiem, który w finale Mistrzostw Polski par klubowych, i to dwukrotnie, zaliczył komplet punktów. Było to w 75 roku, zdobył ich 18 w 6 startach oraz w 80 roku 15 punktów w 5 startach. Najwięcej w ogóle punktów w finale zdobył Wojciech Żaniałowicz z toruńskiego Apatora, który to na swoim torze w 86 roku ukończył zawody z dorobkiem 29 punktów. Najciekawszą chyba postacią jednak w finałach parowych jest Jan Krzystyniak. Zawodnik ten zdobywał medale dla 3 ekip. Dla Falubarzu i Unii Leszno wywalczył 2 złote medale, a broniąc par w Stali Rzeszów 2 srebrne. W tym sezonie po turniejach półfinałowych do turnieju w Grudziądzu zakwalifikowały się pary z klubów GKM-u Grudziądz, bydgoskiej Polonii, Morawskiego Zielonej Góry, Kolejarza Remak Opole, Stali Farb Kolgorzów, toruńskiego Apatora i Leszczyńskiej Unii. A zatem dwa duety
z klubów drugoligowych i 5 par z klubów pierwszoligowych. Po przeszło dwugodzinnym oczekiwaniu kompletu publiczności w Grudziądzu mamy już pary na torze. Ale te 2 godziny minęły kibicom bardzo sympatycznie, albowiem blok imprez towarzyszących dzisiejszemu finałowi, zorganizowany przez grudziąckich działaczy, był wspaniały i przyjęty ogromną burzą brawa. No oto aktorzy dzisiejszego finału. Rutecki, Kępiński i Skarżyński z GKM-u Grudziądz. Poloniści, bracia Golobowie, Tomasz i Jacek oraz Eugeniusz Skupień. Przedstawiciele Morawskiego Zielonej Góry. Puszcza, Protasiewicz i Pawlak. Zespół kolejarza Rema Kopole. Lis, Wieczorek i Sosna. Stal, Farpol, Gorzów. Świst, Kućko i Franciszek. Apator Toruń, Kowalik, Kuczwalski, Krzyżania oraz Unia Leszno, Jankowski, Kasprzak, Krakowski. Flagę na masztę naszego kraju wciągnęli Zdzisław Rutecki, Andrzej Puszcza i Roman Jankowski. Zawodników, jak zwykle, najwięcej braw otrzymują gospodarze i to na wszystkich torach, czy to się odbywa w Grudziądzu, Toruniu, w Gorzowie. Przecież to własna publiczność będzie dopingowała ich najbardziej. A wracając jeszcze do statystyki, to najwięcej startów w finałach Mistrzostw Polski par klubowych zaliczyła gorzowska Stal. Była 16, co łatwo obliczyć, że gorzowianom zabrakło jedynie 3 finałów. Po 14 razy finalistami były pary bydgoskiej Polonii i Unii Leszno. Pozostałe zespoły: toruński Apator 13 razy, Morawski Zielonej Góry 11 razy, kolejarz Kopole startował 6-krotnie. Z par występujących w dzisiejszym grudziąckim finale największym dorobkiem medalowym może poszczycić się gorzowska Stal. Ma na swoim koncie 14 medali, 6 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. 9 leszczyńska Unia, 5 złotych i 4 srebrne. 5 medali bydgoska Polonia, 3 złote, 2 srebrne. Zielonogórski Falubas, 4 medale, 3 złote. Toruński Apator, 4 medale, w tym 1 złoty oraz kolejarz Opole, 2 medale, 2 brązowe. Ale przed nami już 21 wyścigów 20. jak gdyby jubileuszowych Mistrzostw Polski par klubowych. W pierwszym wyścigu startują pary GKM-u Grudziądz i bydgoskiej Polonii. Od krawężnika Zdzisław Rutecki, Tomasz Golob, Robert Kępiński i Jacek Golob. Zdzisław Rutecki do niedawna jeszcze w ubiegłym sezonie reprezentował przez długie, długie lata barwy bydgoskiej Polonii. W tym sezonie przeszedł do GKM-u Grudziądz, do klubu, w którym się wychował. Rutecki, Tomasz Golob, Kępiński i Jacek Golob. Wystartowali. Jacek, szerzej Jacek, bardzo blisko krawężnika Tomek. Zahaczył Rutecki o Tomasza Goloba i przewrócił się. Przewrócił się i z tego biegu zostaje wykluczony. Zatem w 3-osobowym składzie powtórzony ten wyścig. Sam Kępiński będzie bronił barw GKM-u, a ze strony Polonii bracia Golobowie. I ponownie upadek.
tym razem na torze leży Jacek Golob. Pan Marek Smyła, sędzia dzisiejszego finału, wyklucza Jacka Goloba jako sprawcę przerwania tego powtórzonego wyścigu. Po raz trzeci zawodnicy za chwilę podjadą do taśmy startowej, aby rozpocząć ten i zakończyć pierwszy wyścig tego finału, ale tylko w dwójkę. Robert Kępiński i Tomasz Golob. Z drugiego toru wystartuje Tomasz Golob, a obok niego Robert Kępiński. Tomasz Golob blisko krawężnika, Robert Kępiński bardzo blisko, ale już na prostej, bardzo duża odległość, ogromna szybkość Goloba i bardzo spokojny bieg. Tomasz Golob przed Robertem Kępińskim. Nie wiadomo, która para, ale straciła jeden punkt. Gdy tak zakończy się ten wyścig, to będzie 3-2 dla pary bydgoskiej Polonii. W dalszym ciągu Tomasz Golob. Bieg może bez historii, ale tak to wygląda, gdy jedzie tylko dwóch zawodników. 3 punkty dla pary bydgoskiej Polonii zdobył Tomasz Golob, a 2 punkty dla GKM-u Grudziądz Robert Kępiński. A zatem pierwsze koty za płoty i może już dalej pójdzie szczęśliwie. Przed nami drugi wyścig, w którym startują pary Morawskiego z Zielonej Góry i kolejarza Remak Opole. I tak, ze strony Morawskiego Andrzej Kuszcza wystartuje z toru pierwszego, Protasiewicz z trzeciego, natomiast Karol Lis z toru drugiego i Roland Wieczorek z toru czwartego zupełnie przy siatce. Ciepło, bardzo ciepło na stadionie i polewaczka nie jeden raz chyba będzie musiała wyjeżdżać dzisiaj na tor w Grudziądzu. Zawodnicy zbliżają się do startu. Andrzej Kuszcza i Piotr Protasiewicz. Kaski czerwony i niebieski to zielonogórski Falubas i Karol Lis oraz Roland Wieczorek to zawodnicy kolejarza Remak Opole. Andrzej Kuszcza. Kuszcza i Protasiewicz. Obejrzał się Kuszcza i już wypuszcza Protasiewicza. Będzie go pilnował. A zatem, jakby zgodnie z planem, pierwszoligowcy nie dają szans przedstawicielom drugiej ligi. Na prowadzeniu Protasiewicz przed Andrzejem Kuszczą, trzeci Karol Lis. Niezagrożona, po 5 punktów jedzie do mety para zielonogórska. Piotr Protasiewicz i Andrzej Kuszcza. Protasiewicz, Kuszcza, Lis i Wieczorek. Taka jest kolejność i tak zakończy się chyba ten wyścig. I już bez zmian i z dużymi odległościami
Protasiewicz przed Chuszczą, Lisem i Wieczorkiem. Podwójne zwycięstwo Zielonogórzan i oni na swoje konto zapisują 5 punktów. Jeden punkt zdobyła para kolejarza Remak Opole. A przed nami trzeci wyścig. Startują dwie pary, na które przed tym finałem mówiło się nawet i stawiało, że mogą stanąć na najwyższym podium. Stal Gorzów i toruński Apaton. Torunianie w kaskach żółtym i białym, Mirosław Kowalik i Krzysztof Kuczwalski, wystartują z drugiego i z czwartego pola. Natomiast gorzowianie, Piotr Świs w kasku czerwonym, zupełnie przy krawężniku z toru pierwszego, oraz Marek Chućko w kasku niebieskim, wystartuje z toru trzeciego. Obok gorzowian i toruńskiego Apatora mówiło się głośno przed zawodami, że bydgoska Polonia, zielonogórski klub oraz może gospodarze, to będą te pary, które mogą stanąć na podium. Ale już na prowadzeniu Piotr Świst i Marek Chućko. Torunianie z tyłu. Niespodzianka. Można było liczyć na 3-3. Przegraną ewentualnie 4-2 jednej z pary, ale nie podwójne zwycięstwo. Marek Chućko i Piotr Świst. Tak jak w biegu poprzednim. Andrzej Chuszcza został z tyłu i prowadził Protasiewicza. Tak teraz Piotr Świst prowadzi Marka Chućko. Chućko przed Świstem. Duża odległość i dopiero torunianie. I na dodatek jeszcze upada Mirosław Kowalik, a zatem sam Krzysztof Kuczwalski. Chućko, Świst, bardzo blisko siebie. Pokazowa jazda parą. I za nimi daleko, daleko Krzysztof Kuczwalski. W dalszym ciągu bez zmian. Marek Chućko, Piotr Świst. Oj, postawiło Marka Chućko. Ale Krzysztof Kuczwalski był za daleko, nie mógł tego wykorzystać. Prowadzi Piotr Świst, Chućko drugi i na trzecim miejscu Kuczwalski. 5-1, 5-1 dla gorzowskiej stali, 5 punktów. Pisze sobie ta para na swoje konto, natomiast torunianie zdobyli w tym wyścigu tylko jeden punkt. Tylko punkt zdobyty przez Krzysztofa Kuczwalskiego. Przed nami wyścig czwarty, w którym po raz pierwszy na tor wyjadą zawodnicy Leszczyńskiej Unii, a drugi raz będziemy oglądali zespół GKM. Roman Jankowski wystartuje w kasku czerwonym z toru pierwszego i Zenon Kasprzak w kasku niebieskim z trzeciego, a Grudziądzanie Zdzisław Rutecki w kasku żółtym z drugiego toru i za Kępińskiego wystartuje Skarżyński w kasku białym. Skarżyński zastępuje Kępińskiego, a zatem od krawężnika Jankowski, Rutecki, Kasprzak, Skarżyński. Rutecki, Kasprzak, Skarżyński. Zenon Kasprzak. Zenon Kasprzak i Roman Jankowski. Bliżej krawężnika. Kasprzak na drugim miejscu. Ogląda się Roman Jankowski. Jakby ciągnął Kasprzaka. Trzeci Zdzisław Rutecki. Do krawężnika ciągnie Roman Jankowski. Szerzej idzie Zenon Kasprzak. Bardzo blisko Zdzisław Rutecki. Skarżyński na czwartym miejscu. Parą blisko siebie jadą Jankowski i Kasprzak. Zdzisław Rutecki i Skarżyński na własnym torze zdobywają jak na razie tylko jeden punkt. Czy tak się zakończy ten wyścig? Zenon Kasprzak i Roman Jankowski, Unia Leszno. Para GKM-u na trzecim i czwartym miejscu. Jankowski i Kasprzak. Ciągle ogląda się Jankowski.
zostawia miejsce dla Kasprzaka. I 5-1 dla Leszczyńskiej Unii. Zenon Kasprzak przed Romanem Jankowskim, Zdzisławem Ruteckim i Jarosławem Skarżyńskim. 5 punktów dla Unii Leszno i 1 punkt dla GKM-u Grudziądz. A przed nami wyścig piąty, którym startują Bydgoszczanie i zespół Morawskiego Zielonej Góry. Para bydgoskiej Polonii, zmiana po upadku Jacka Goloba. Jego miejsce zajmuje Eugeniusz Skupień. A zatem obok niego wystartuje Tomasz Golob. Golob w kasku czerwonym, Skupień w niebieskim. Natomiast Zielonogórzanie w składzie Andrzej Puszcza w kasku żółtym i Piotr Protasiewicz w białym. Już na starcie. Tomasz Golob, Andrzej Huszcza, Eugeniusz Skupień i Piotr Protasiewicz. Huszcza i Golob. Bardzo szeroko Eugeniusz Skupień. Prowadzi Andrzej Huszcza. Skupień drugi, Golob trzeci. A zatem na remis Andrzej Huszcza. Andrzej Huszcza, Eugeniusz Skupień i Tomasz Golob. Protasiewicz nie liczy się. Dwaj bydgoszczani jakby jednocześnie chcieli zaatakować, ale za daleko do Andrzeja Huszczy. Golob wyprzedza Eugeniusza Skupienia. Rzuca się w pościg za Andrzejem Huszczą. Ale odległość duża. Andrzej Huszcza. Na drugim miejscu Tomasz Golob. Na trzecim Eugeniusz Skupień. W dalszym ciągu bez zmian. Odległość jakby między Huszczą a Golobem zmniejszała się. Tak, blisko, blisko jest Tomasz Golob, ale czy starczy metrów? Na prostej Huszcza jakby odchodził. Andrzej Huszcza, jak mówią, jak wino. Andrzej Huszcza przed Tomaszem Golobem, Eugeniuszem Skupieniem i Protasiewiczem. I bieg potentatów, albowiem te pary zaliczane były do faworytów, kończy się podziałem punktów. 3-3. 3 punkty dla Andrzeja Huszczy, 2 dla Tomasza Goloba i 1 dla Eugeniusza Skupienia. A przed nami szósty wyścig. Startują pary kolejarza Remak Opole i Gorzowskiej Stali. Bezwzględnie faworytem są gorzowianie, ale przecież to jest spor. Lis w kasku czerwonym, Sosna zastępuje Wieczorka w kasku niebieskim. A ze strony gorzowian Piotr Świst w kasku żółtym i Marek Huczko biały. Od krawężnika Lis, Świst, Sosna i Huczko. Para kolejarza na swoim koncie ma 1 punkt. Gorzowianie wygrali podwójnie ze sparą toruńskiego Apatora. Huczko i Świst. Huczko i Świst. Świst blisko krawężnika. Marek Huczko za nim. Piotr Świst i Marek Huczko. Zawodnicy kolejarza na trzecim i czwartym miejscu. Trzeci Lis, czwarty Sosna. Duże odległości. Bieg jakby bez historii. Dominuje para Stali Gorzów, Piotr Świst i Marek Huczko. Po dwóch startach gorzowianie, jeżeli tak zakończy się ten wyścig, będą mieli na swoim koncie 10 punktów. Piotr Świst, Marek Huczko, daleko, daleko z tyłu Karol Lis i zamyka stawkę Sosna. Jeden dla gorzowian. Świst przed Huczko, Lisem i Sosną. A zatem po dwóch startach gorzowianie mają na swoim koncie 10 punktów. Zawodnicy kolejarza Remak Opole tylko 2.
a przed nami bardzo ciekawy wyścig. Unia Leszno i toruński Apatek. Torunianie, chcąc myśleć o... Pudle, chcąc myśleć o medalu, muszą w tym biegu zrobić wszystko, aby wygrać go. Najlepiej podwójnie. Natomiast Unia Leszno ma na swoim koncie już podwójne zwycięstwo. Zwyciężyli przecież parę GKM-u w czwartym wyścigu. Startują w tym siódmym biegu. Ze strony Unii Roman Jankowski w kasku czerwonym i Zenon Kasprzak w niebieskim. Toruńskiego Apatora reprezentują Jacek Krzyżania, który wystartuje w kasku żółtym, zastąpił Mirosława Kowalika oraz Krzysztof Kuczwalski w kasku białym. Od krawężnika Roman Jankowski w kasku żółtym, z drugiego toru Krzyżania, Zenon Kasprzak i zupełnie przy siatce Krzysztof Kuczwalski. Roman Jankowski. Roman Jankowski, dwaj torunianie. Roman Jankowski. Atakuje go zaciekle Kuczwalski. Już jest pierwszy. Roman Jankowski. I dwaj torunianie na czele. I Kuczwalski, i Krzyżania. Ależ niespodzianka. Roman Jankowski, ogromne doświadczenie. Przegrał w bezpośrednim pojedynku i z Kuczwalskim, i z Krzyżaniakiem. Z 3-3 zrobiło się 5-1 dla Apatora. Chyba zawodnicy toruńscy wiedzieli, że ten wynik wyeliminowałby ich z walki o jakikolwiek medal. Prowadzą torunianie. Krzysztof Kuczwalski przed Jackiem Krzyżaniakiem i Romanem Jankowskim. Zenon Kasprzak, który jechał poprawnie w czwartym wyścigu z GKM-em, nie liczy się w tej stawce. Nadal torunianie. Krzysztof Kuczwalski, Jacek Krzyżania i Roman Jankowski. I chyba w obozie Apatora radość. Zwycięstwo torunian podwójne nad Unią Leszno 5-1 i mogą spokojnie czekać na następny wyścig. Zwyciężył Kuczwalski przed Krzyżaniakiem i Romanem Jankowskim. 2 Krzyżaniaka. Przed nami wyścig ósmy, a w tym ósmym wyścigu będą startowali gospodarze oraz zespół Morawskiego Zielonej Góry. Zapowiadali gospodarze walkę ambitną. Tak to czynią, ale rywale są w dniu dzisiejszym nie do pokonania. Mają na swoim koncie 3 punkty. Natomiast zawodnicy Zielonej Góry, Andrzej Huszcza i Protasiewicz, 8 punktów. W tym wyścigu Zdzisław Rutecki startuje w kasku czerwonym, Robert Kępiński w niebieskim. Natomiast Andrzej Huszcza w kasku żółtym i Piotr Protasiewicz w białym. I następuje zmiana torów. W parach wolno dokonywać zmian w parze pomiędzy zawodnikami. Właśnie Andrzej Huszcza startuje zupełnie przy siatce. Zamienił się z Piotrem Protasiewiczem. I taśma Zdzisława Ruteckiego. Niespodzianka. Taśma Ruteckiego. Bieg będzie powtórzony już w 3-osobowym składzie. Robert Kępiński będzie bronił samotnie barw GKM-u i Andrzej Huszcza i Piotr Protasiewicz. Andrzej Huszcza. Oczywiście Andrzej Huszcza. Przewrócił się Piotr Protasiewicz. Andrzej Huszcza. Robert Kępiński. Ale Protasiewicz jedzie dalej. Był to niegroźny upadek. Jedzie po 1 cenny punkt. Andrzej Huszcza, Robert Kępiński i daleko, daleko z tyłu Piotr Protasiewicz. Tu tylko pech może zmienić zdobycze punktowe, ale nie. Andrzej Huszcza nadal
Andrzej Huszcza, weteran polskich torów. Jedzie pewnie po zwycięstwo w tym 8. wyścigu. Mistrzostw Polski par klubowych przywozi 3 punkty dla Morawskiego Zielonej Góry. 2 punkty zdobył Kiempiński dla GKM-u i dopiero teraz Piotr Protasiewicz przywozi 1 punkt. Zielonogórzanie wygrywają z GKM-em w tym wyścigu 4-2 i mają na swoim koncie 12 punktów. GKM ma ich tylko 5. Co chwilę na torze pojawia się polewaczka. Ale myślę, że tym razem jakby troszeczkę przeholowany. Na starcie zrobiło się po prostu błoto. Kibice domagali się, aby rosić tor. Ale przecież to jest może nie zroszenie. No, w każdym razie przeholowano. W tym 9. wyścigu startują pary bydgoskiej Polonii i kolejarza Remak Opole. Bracia Golobowie. Tomasz wystartuje w kasku żółtym, Jacek w białym, Lis w czerwonym i Sosna w niebieskim. Ależ wspaniałym startem popisał się Lis. Na drugim miejscu Tomasz Golob. Nie chce się wierzyć, aby Tomasz Golob, ten, który ma tyle tytułów w 92 roku zdobytych, przegrywał z Lisem. A jednak to prawda. Ale już przy krawężniku wychodzi na pierwsze miejsce. Drugi Karol Lis. Daleka odległość do następnej dwójki. Na trzecim miejscu Jacek Golob, ale w tej chwili wpada w poślizg. Tor mokry, faktycznie mocno zlany. Na trzecie miejsce wychodzi Sosna. A zatem bieg remisowy, niespodzianka. Tu fachowcy stawiali, że zwycięstwo polonistów pewne, może nawet podwójne. Tymczasem Jacek Golob wpadł w poślizg, bo widać było, że ten mokry tor spowodował, iż nastąpił niegroźny upadek Jacka Goloba. A zatem to tylko 3-3. Tomasz Golob przed Karolem Lisem i Sosną i niespodzianka w tym 9. wyścigu. Polonia remisuje z kolejarzem Remak Opole. A zatem poloniści na swoim koncie mają 9 punktów, a zawodnicy z Opola 5. Przed nami wyścig 10. Piotr Świst w kasku czerwonym, Kućko w niebieskim i Leszczynianie Roman Jankowski i Zbigniew Krakowski. Już na czele Krakowski, Zbigniew Krakowski wszedł na tor, zastąpił Zenona Kasprzaka i prowadzi z dużą przewagą. Na drugim miejscu Piotr Świst, na trzecim Roman Jankowski. A zatem Leszczynianie prowadzą ze Stalą Gorzów jak na razie, bo przecież jesteśmy na parowych mistrzostwach i tylko pary nas interesują. 4-2, a przecież przystępując do tego wyścigu, gorzowianie mieli na swoim koncie 10 punktów. 2 zwycięstwa, 10 punktów. A w tej chwili prowadzi Zbigniew Krakowski przed Piotrem Świstem i Romanem Jankowskim. Daleko z tyłu Marek Huczko. Krakowski. Na drugim miejscu Piotr Świst. Za nim Roman Jankowski. I bez punktu na czwartym miejscu Marek Huczko. A zatem 4-2 dla Unii Leszno. I w tej sytuacji Leszczynianie jak gdyby powiększają swoje szanse na zdobycie ewentualnego medalu. Przed nami wyścig 11. Derby Pomorza, Toruń, Grudziądz, Krzyżaniak i Kuczwalski, Krzyżaniak w kasku czerwonym, Kuczwalski w niebieskim, Skarżyński w żółtym i Kiempiński w kasku białym. Skarżyński. Upada Krzysztof Kuczwalski.
niespodzianka. Prowadzi Jarosław Skarżyński. Na trzecim miejscu Kępiński. Na drugim miejscu Jacek Krzyżania. W tej chwili Pala GKM-u jedzie na 4-2 z toruńskim Apatorem. Skarżyński przed Krzyżaniakiem i Kępińskim. Bardzo blisko Krzyżania. Szeroko. Walczy ze Skarżyńskim. Krzyżaniak wie, że każdy punkt może się liczyć na wagę medalu. I wyprzedza Skarżyńskiego. A zatem uratował remis dla pary Apatora. Krzyżaniak przed Skarżyńskim i Kępińskim. 3-3. Ale to też chyba niespodzianka. Przed nami wyścig 12. Startują pary bydgoskiej Polonii i Stali Gorzów. Stal Gorzów ma na swoim koncie 12 punktów, bydgoska Polonia 9. Tomasz Golob w kasku czerwonym, Eugeniusz Skupień zastępuje Jacka Goloba w niebieskim. Piotr Świst w żółtym i Marek Kućko w kasku białym. Golob, Świstolu drugiego. Eugeniusz Skupień z trzeciego i Marek Kućko z czwartego. Golob i Kućko. Tomasz Golob. Świst drugi. Eugeniusz Skupień. Oj, postawiło. Marek Kućko trzeci, drugi. Eugeniusz Skupień trzeci. Nie ma Piotra Śwista. Tomasz Golob przed Markiem Kućko i Eugeniuszem Skupieniem. W dalszym ciągu bez zmian, ale Eugeniusz Skupień zbliża się do Kućki. Tomasz Golob daleko z przodu, niezagrożony. Czy Eugeniusz Skupień nawiąże walkę z Markiem Kućko? Dużo młodszy. Eugeniusz Skupień, 29 lat. Marek Kućko, dużo, dużo młodszy. Bardzo blisko Eugeniusz Skupień. Szeroko, bardzo szeroko. Po zewnętrznej. I wyprzedza Marka Kućkę rzutem na taśmę. A zatem para Polonii zdobywa 5 punktów. Podwójne zwycięstwo. No, tylko z Markiem Kućko nie można powiedzieć, że z parą Stali Gorzów. Tomasz Golob zdobył 3 punkty, Eugeniusz Skupień 2 i Marek Kućko 1. Przed nami bardzo ciekawy 13 wyścig. Zielonogórzanie mają na swoim koncie 12 punktów. Natomiast toruński Apator 9. Andrzej Kuszcza wystartuje w kasku czerwonym. Pawlak w niebieskim. Krzyżaniak w żółtym. I Krzysztof Kuczwalski w białym. Jeżeli Zielonogórzanie wygrają ten wyścig, obojętnie jakich rozmiarach, bardzo blisko będą po tym. Kuszcza i Pawlak, Krzyżaniak, Kuczwalski. Krzyżaniak. Jacek Krzyżaniak. Andrzej Kuszcza drugi. Dopiero drugi, by można powiedzieć. Jacek Krzyżaniak prowadzi. Bardzo blisko Andrzej Kuszcza. Trzeci Krzysztof Kuczwalski. Bardzo blisko Andrzej Kuszcza. Ależ piękny pojedynek Andrzeja Kuszczy z Krzyżaniakiem. Ogląda się Kuszcza, jakby chciał się upewnić. Ale to jest przegrana Morawskiego w tym 13 wyścigu. Atakuje Andrzej Kuszcza. Jak zwykle do mety na pewno będzie starał się poczekać na błąd, wykorzystać moment i wyprzedzić Krzyżaniaka. Jednak na prowadzeniu Krzyżaniak. Drugi Andrzej Kuszcza. Trzeci Krzysztof Kuczwalski.
i na czwartym miejscu Pawła. I taka też kolejność, co daje 4 punkty parze Batora, a 2 punkty parze Morawskiego Zielonej Góry. 3 punkty Krzyżaniaka, 2 punkty Andrzeja Chuszczy i 1 punkt dla Krzysztofa Kuczwalskiego. A przed nami 14 wyścig. 14 wyścig, w którym startują para Unileszno, Kask Czerwony i Niebieski Jankowski i Krakowski oraz Lis i Sosna z Kolejarza Remak Opole. Prowadzi Roman Jankowski, ale bardzo blisko Karol Lis. Na trzecim miejscu Zbigniew Krakowski. Szeroko idą, bardzo szeroko i Lis i Jankowski. Ale walka o drugie i trzecie miejsce trwa. Karol Lis i Zbigniew Krakowski. Tak Krakowski wspaniale pojechał w wyścigu 10, wygrywając go z parą Staligorzu. A teraz na czele Roman Jankowski. Drugi Lis, trzeci Krakowski. I też na pewno niejedni sympatycy sportu żużlowego spodziewali się, że podwójne zwycięstwo, jak gdyby pewne, odniesie Leszczyńska Unia, a tymczasem za Romanem Jankowskim Karol Lis i Krakowski dopiero na trzecim miejscu. W takiej też kolejności kończy się ten wyścig. Unia Leszno wygrała z parą Kolejarza Remak Opole 4-2, 3 punkty Jankowskiego, 2 Lisa i 1 Krakowskiego. Natomiast w przerwie w parkingu sędzia zawodu wytypował zawodników do próby antyalkoholowej. A przed nami 15 wyścig. Startują Zdzisław Rutecki w kasku czerwonym i Jarosław Skarżyński w niebieskim oraz gorzowianie Piotr Świs w kasku żółtym i Ryszard Franczyszyn w białym, który zastąpił Marka Huczko. Piotr Świst i Zdzisław Rutecki. Bardzo blisko siebie. Zdzisław Rutecki. Nie jednak Świst. Świst Rutecki. Na trzecim miejscu Franczyszyn. Zamyka stawkę Skarżyński. Świst Rutecki. A za ich plecami bój o jeden punkt pomiędzy Ryszardem Franczyszynem i Jarosławem Skarżyńskim. Bardzo blisko siebie jadą. Niekorzystny w tej chwili wynik dla zawodników GKM-u. Franczyszyn i bardzo blisko niego Skarżyński. A przed nimi, już daleko przed nimi, Piotr Świs i Zdzisław Rutecki. I patrzy na sprzęt Skarżyński. Defektuje mu motocykl. Niezagrożony już Franczyszyn. Kolejność na pewno się nie zmieni. Zwycięża Piotr Świst przed Ruteckim i Franczyszynem. 4-2 dla pary Staligorzu. W 16 wyścigu derby Pomorza. Toruński Apator, Jacek Krzyżanek w kasku czerwonym i Kuczwalski w niebieskim. Oraz bydgoska Polonia Tomasz Golob w żółtym i Eugeniusz Skupień w białym. Tomasz Golob. Bardzo szeroki Eugeniusz Skupień. Ale jak gdyby zamknięte przez Toruniami na czwartym miejscu. Tomasz Golob i dwaj Torunianie. Bardzo blisko ich Eugeniusz Skupień. Golob. Golob, ale już Skupień na trzecim miejscu. Nie. I na trzecim, i na czwartym. Na trzecim miejscu Eugeniusz Skupień. Na drugim Jacek Krzyżaniak. Tomasz Golob. Jacek Krzyżaniak i Eugeniusz Skupień. Para Apatora do tego biegu zdobyła 13 punktów, poloniści o jeden więcej. Jak ważny wyścig. Tomasz Golob przed Jackiem Krzyżaniakiem i Eugeniuszem Skupieniem. Ogromna szansa dla bydgoskiej Polonii. 4 punkty to na koncie 18. Tylko 2 dla Apatora, 15. Nic się nie zmienia. Bardzo blisko siebie, ale nic się nie zmienia. Tomasz Golob przed Jackiem Krzyżaniakiem, Eugeniuszem Skupieniem
i na czwartym miejscu Krzysztof Puszwalski. 4-2 dla polonistów. 18 punktów mają poloniści. A Pator 15. A w 17 wyścigu również ciekawie. Morawski, Zielona Góra. Andrzej Huszca w kasku czerwonym. Protasiewicz w niebieskim. I Leszczyńska Unia, Jankowski w żółtym. I Krakowski w kasku białym. Zupełnie przy siatce. Andrzej Huszcza. Andrzej Huszcza. Prawie przyzwyczajamy się, że na pierwszej, czasami na drugiej pozycji. Andrzej Huszcza. Drugi jest Krakowski. Za nim Roman Jankowski. I dopiero z tyłu, na czwartej pozycji, Piotr Protasiewicz. Obydwie pary mają do tej pory po 14 punktów. To końcówka, końcówka finału i teraz każdy punkt na wagę medalu, na wagę podium, na wagę dobrego miejsca. Andrzej Huszcza niezagrożony. Na drugim miejscu Krakowski, na trzecim Roman Jankowski. Protasiewicz się nie liczy. Żużlowy wężyk się utworzył. Andrzej Huszcza. 3 punkty dla niego indywidualnie i 3 dla pary, albowiem Protasiewicz daleko z tyłu. Drugi Krakowski, trzeci Roman Jankowski, a zatem po 17 punktów po tym wyścigu mają pary Morawskiego i Unii Leszno. A teraz gospodarze. W 18 wyścigu spotykają się z parą kolejarza Remak Opole. Zdzisław Rutecki w kasku żółtym, Kępiński w białym. Lis w kasku czerwonym i Sosna w niebieskim. Rutecki, Kępiński. Zdzisław Rutecki. Szeroko, szeroko, bardzo szeroko. Kępiński przy krawężniku. I już wyprzedzają Lisa. Wydawało się, że nawiąże walkę. Jeszcze Sosna wyprzedza Lisa. Zdzisław Rutecki na prowadzeniu. Radość publiczności grudziąckiej. Ich para, ich ulubieńcy pędzą po podwójne zwycięstwo z parą kolejarza Remak Opole. Zdzisław Rutecki, za nim Robert Kępiński, Mirosław Sosna i Karol Lis. Ale Sosna nie daje za wygraną. Bardzo blisko Kępińskiego. Przecież też chcą zdobyć jak najwięcej punktów. Wyprzedza na moment Kępińskiego Sosna, ale Kępiński ponownie na drugiej pozycji. Ale zacięty pojedynek między Sosną i Kępińskim. Bardzo szeroko poszedł Sosna. I podwójne zwycięstwo GKM-u. Rutecki przed Kępińskim, Sosną i Lisem. 15 punktów na swoim koncie w tym jubileuszowym turnieju mają zawodnicy GKM-u. A kolejarza Remak przed jeszcze jednym startem, który ich czeka, 8 punktów. W 19 biegu startują poloniści i Unia Leszno. Czy bydgoska Polonia? W składzie Tomasz Golob, Eugeniusz Skupień. Poradzi sobie z parą Unii Leszno Roman Jankowski i Eugeniusz Skupień. I jeszcze Tomasz Golob wyprzedził Skupienia. Ależ piękny pojedynek. Eugeniusz Skupień, na drugim miejscu Tomasz Golob. Na trzecim Roman Jankowski. W dalszym ciągu bez zmian. Eugeniusz Skupień ogląda się. Widzi Tomasza Goloba. Ucieka do przodu. Tomasz Golob odrywa się od Romana Jankowskiego. To podwójne zwycięstwo. To tytuł. Tytuł mistrza Polski dla klubu bydgoskiej Polonii. Dla tej pary. Eugeniusz Skupień, Tomasz Golob i Jacek Golob, który startował tylko w 2 wyścigach. Eugeniusz Skupień przed Tomaszem Golobem i Romanem Jankowskim.
Eugeniusz Skupień, Tomasz Golob i Roman Jankowski. 5-1 dla Bydgoszcza. I proszę Państwa, bydgoska Polonia zostaje już, można to powiedzieć, mistrzem Polski. Tak się cieszą Eugeniusz Skupień i Tomasz Golob. I radość zapewnie będzie trwała bardzo, bardzo długo, ale to rozstrzygnięcie dopiero złotego medalu. Natomiast do rozdania pozostał jeszcze medal srebrny i brązowy. Drugie i trzecie miejsca, aby stanąć na tym podium obok najwyższego. W 20. wyścigu wystartują gorzowianie i zielonogórzanie. Piotr Świst, Chućko, Chuszcza Protasiewicz, ale Świst dwie minuty przekroczył ten czas i tylko w trzyosobowym składzie. Chuszcza Protasiewicz w żółtym i białym kasku przeciwko Markowi Chućko w kasku niebieskim. Samotny Marek Chućko i Andrzej Chuszcza. Andrzej Chuszcza w kasku żółtym. I już na pierwszym miejscu Andrzej Chuszcza. Na drugim miejscu Marek Chućko, osamotniony. I na trzecim Piotr Protasiewicz. Bardzo korzystny układ dla Morawskiego Zielonej Góry. Samotny Chućko. Andrzej Chuszcza wie, że gdy tak pozostanie do końca, to z tych mistrzostw Grudziądzu wyjedzie ze srebrnym medalem z tytułem wicemistrza w parach na rok 93. Chuszcza, Chućko i Protasiewicz. Kolejność bez zmian. Odległości już duże. I nic nie może już odebrać tytułu wicemistrzowskiego Morawskiemu Zielonej Góry. Andrzej Chuszcza, drugi Marek Chućko i trzeci Piotr Protasiewicz. I bardzo ważne, 21. wyścig, jakby los tak ułożył. Toruński Apator spotyka się z kolejarzem Remak Opole. Krzyżaniak w kasku czerwonym, Kuczwalski w niebieskim. Lis w żółtym i Sosna w białym. Apator, aby myśleć o medalu, musi wygrać podwójnie. Musi. Torunianie, kask czerwony i niebieski już na czele. Bardzo blisko Lis. Karol Lis bardzo blisko Kuczwalskiego. Ale Torunianie wiedzą, że jadą po brązowy medal. Po tytuł drugiego wicemistrza w parach. Na prowadzeniu Krzyżania. Za nim Kuczwalski. Za nim Lis. Bardzo blisko Torunianie i raczej bezpiecznie. Krzyżaniak przed Kuczwalskim. Mają na swoim koncie 15 punktów. I już wydawało się, że będzie pierwszy Kuczwalski. Dalej prowadzi Krzyżaniak. Kuczwalski drugi. Zbliżył się Karol Lis. Ale chyba już nie zagrozi. Odchodzi szeroko Krzyżaniak. A jednak udało się i Torunianie przywożą 5 punktów. A zatem wszystkie laury w mistrzostwach Polski par klubowych rozdane. Torunianie w tym 21. wyścigu przypieczętowali dla siebie trzecie miejsce. Zwyciężył Kuczwalski przed Krzyżaniakiem i Lisem. 5-1 dla Torunia. Para mistrzowska bydgoskiej Polonii zdobyła 23 punkty. 16 Tomasz Golob i Eugeniusz Skupień 7. Tytuł pierwszego wicemistrza w parach zespół Morawskiego Zielonej Góry 21 punktów.
Andrzej Kuszcza. Tych punktów zdobył 16, Piotr Protasiewicz 5. Na trzecim miejscu para toruńskiego Apatora. Mirosław Kowalik nie zdobył punktu. 12 punktów Jacka Krzyżaniaka i 8 Krzysztofa Kuszwalskiego. To razem 20 punktów na wagę drugiego wicemistrza kraju w parach w 93 roku. Czwarte miejsce dla stali Farpol Gorzów. Świt zdobył 11 punktów, 7 Hućko i 1 punkt w jednym starcie Ryszard Franczyszek. Na piątym miejscu para Unileszno. Jankowski 9 punktów, 6 Zbigniew Krakowski i Zenon Kasprzak 3 punkty. Na szóstym miejscu gospodarze GKM. Rutecki 6 punktów, Kiempiński 7, Skarżyński 2 punkty. I siódmą parą w tym sezonie została para kolejarza Remak Opole. Punkty zdobyli Lis 7 i Sosna 2. A na podium po odebranie gratulacji i pucharów poloniści Tomasz Golob, Eugeniusz Skupień i Jacek Golob. To czwarty w historii bydgoskiej Polonii złoty medal. Cieszą się poloniści. Cieszy się zapewne Eugeniusz Skupień. A oto zespół Morawskiego i sympatyczny Andrzej Huszcza. Obok niego Protasiewicz i Pawlak. O 2 punkty ulegli mistrzom. I zespół toruńskiego Apatora w składzie Kowalik, Kuczwalski, Krzyżania. Gratulują sobie Leszczyńska Unia, Roman Jankowski, Zenon Kasprzak i Krakowski. Stal Gorzów. Podchodzi Zdzisław Rutecki. Gratuluję kolegom, którym w ubiegłym sezonie jeździł. Dzisiaj przeciwko nim. A na Gryfie Pomorskim widnieje złoty medal. Złoty medal mistrzostw Polski par klubowych w 93 roku.